Dzisiejsza debata potwierdziła, że w to, co wierzyliśmy zawsze, w czasach koronakryzysu z jeszcze większą ostrością ujawniło się jako swego rodzaju prawda absolutna. To znaczy, jeśli projektujesz mieszkanie, które komuś sprzedasz, jeśli projektujesz zakup mieszkania dla siebie albo inwestycyjnego, jeśli projektujesz miasto, to najważniejsza jest jakość życia. Przypomnę, że w Gdyni to cel horyzontalny zapisany w strategii rozwoju miasta. Rozmawialiśmy również dużo o planowaniu i narzędziach planistycznych. To istotne kwestie, bo koronakryzys nie tylko zmienił nasze postrzeganie pewnych kwestii, ale wprowadził także bardzo wiele zmian proceduralnych, czy to w samym planowaniu, czy w wydawaniu pozwoleń na budowę. Wiele przepisów w kolejnych tarczach powodowało pewne zamieszanie, zatem mamy do czynienia nie tylko ze zmianą postrzegania istotnych problemów, ale także z koniecznością wprowadzenia zmian proceduralnych. Pomiędzy lutym a lipcem 2020 roku realizowaliśmy badanie stylu życia mieszkańców osiedli. No oczywiście ze względu na sytuację związaną z koronawirusem musiało być ono badaniem zapośredniczonym przez inne media, czyli tak naprawdę skupiliśmy się na analizie wątków dyskusji, które pojawiały się na forach mieszkańców i grupach dyskusyjnych związanych z tymi konkretnymi osiedlami. Badaliśmy tematy tych dyskusji. Główne wnioski, które wynikają z tego badania, to przede wszystkim fakt, że jakość projektu i to, jak zarządzane jest osiedle, ma znaczący wpływ na konieczność angażowania się mieszkańców. Dobry projekt może oczywiście ułatwić poradzenie sobie z takim kryzysem, natomiast oczywiście mieszkańcy sami też są w stanie ratować sytuację swoją aktywnością, budując też wspólnotę. Druga sprawa to oczywiście też kwestia zmiany stylu życia, która nastąpiła wymuszona przez koronaizolację, czyli nagła potrzeba łączenia wielu funkcji, też wielu pokoleń, bo w jednym miejscu znów znalazły się dzieci i rodzice i musieliśmy połączyć niczym w XIX wieku w jednym miejscu pracę, mieszkanie, a także edukację. Koronakryzys pokazał nam bardzo dobitnie i w bardzo skondensowanej formie, że modernistyczny model miasta, w którym to poszczególne dzielnice były dedykowane różnym funkcjom, to pracy, nauce, rekreacji czy zamieszkiwaniu, i wszystko to było połączone siecią tranzytów, nie sprawdził się. I w związku z tym musimy wrócić do takiego organicznego budowania miasta w oparciu o kompletne, komplementarne zestawy usług w poszczególnych dzielnicach, które to w takim tygodniowym zestawie będą w zasadzie, można by powiedzieć, samowystarczalne, w których będą zarówno mieszkania, jak i miejsce pracy, edukacja, rozrywka, rekreacja czy kultura. Rynek nieruchomości w czasach koronawirusa nie zatrzymał się nawet na moment. W najtrudniejszym okresie głównie skupiliśmy się na rynku najmu i tam obserwowaliśmy szybką jakby zmianę oczekiwań klientów, którzy doskonale wiedzieli, że dotychczas zajmowane lokale są dla nich niewystarczające. Poszukiwali przestrzeni, poszukiwali pięknego widoku za oknem, poszukiwali sąsiedztwa zieleni. Natomiast takiego obrazu niestety nie znajdujemy wśród osób, które szukają mieszkań do kupienia. Tam jednak, mimo wszystko, najważniejszą rzeczą jest zdolność kredytowa. Myślę, że w długim okresie czasu koronawirus sprawi, że ten rynek będzie bardziej dojrzały i przy wyborach nie będzie to jedyny czynnik decydujący o zakupie lokalu. Czasy koronawirusa pokazały nam, a właściwie ujawniły zmianę preferencji klientów co do parametrów, jakie muszą spełniać mieszkania, które planują do zakupu i które decydują o zakupie. Klienci odchodzą od poprzednio najwyżej ocenianego wskaźnika, jakim była bliskość przystanków komunikacji. Zaczynają zwracać uwagę na dostęp do przestrzeni do pracy, miejsc dodatkowego pokoju, czy też zmiany funkcjonalności mieszkań, tak aby spełniały one ich oczekiwania w wielu wymiarach i w życiu zawodowym, prywatnym i odpoczynku, a także do spędzenia wspólnie czasu z rodziną.